Święty Emeryk urodził się około 1007 roku w Ostrzychomiu na Węgrzech jako syn króla Stefana I Świętego i królowej Gizeli, późniejszej błogosławionej. Otrzymał chrześcijańskie wychowanie. Jego wychowawcą był biskup Gerard z Sanat. To on właśnie mógł wpłynąć na Emeryka, aby ten złożył ślub czystości. Według niektórych Emeryk nie był żonaty, według innych poślubił Patryczysę, córkę króla Chorwacji, Krzesimira III, lub Irenę Monomachinę, córkę cesarza bizantyjskiego, bądź którąś z księżniczek z rodu Piastów. Król Stefan pragnął uczynić syna współpanującym, jednak tuż przed koronacją Emeryk podczas polowania uległ śmiertelnemu wypadkowi, prawdopodobnie 2 września 1031 roku. Został pochowany w kościele w Ostrzychomiu. Obok niego został pochowany zmarły w 1038 roku jego ojciec. Z jego osobą związane jest podanie o przekazaniu relikwii Krzyża Świętego Benedyktynom na Łysej Górze. Opowiadanie to brzmi następująco. Po długiej podróży Emeryk wraz z orszakiem, powiększonym od granic kraju o świtę bolesławową, dotarł do dworu myśliwskiego Chrobrego w Kielcach. Tu nastąpiło spotkanie z polskim królem, który na cześć krewniaka urządził polowanie. Była to w owych czasach ulubiona zabawa panujących. Ruszono więc na łowy w bory łysogórskie, obfitujące w grubego zwierza. Dziesiątki wojów, setki naganiaczy i sfory ogarów ruszyły w knieje. W puszczy słychać było granie rogów i ujadanie psów. Emeryk z kilkoma rycerzami podążał ku najwyższym górom. Nagle wśród gęstwiny leśnej zauważył niezwykłej wielkości jelenia i popędził za nim. Zwierzę, ratując się przed pogonią, kluczyło w gęstwinie leśnej, usiłując zgubić myśliwego, który zapamiętale je ścigał. W tej gonitwie, w ostępach leśnych, królewicz oddalił się znacznie od swojej drużyny. Pogoń trwała już długo i zmęczenie dawało się we znaki Emerykowi i jego rumakowi. W pewnej chwili jeleń wpadł w gęste zarośla. Jego rozłożyste rogi zaplątały się w gałęziach. Tracił siły, bezskutecznie próbując wydostać się z pułapki. Królewicz uradował się wielce. Opłaciła się długa pogoń. Przez chwilę podziwiał ogromne zwierzę. Wyszarpnął z kołczana strzałę, napiął cięciwe łuku i wycelował. Nagle jeleń odwrócił łeb w stronę myśliwego. Emeryk ze zdziwieniem zobaczył świetlisty krzyż między wieńcami rogów. Na moment oślepiło go. Wstrzymał strzałę, a wtedy zwierzę znikło jak zjawa w podnoszących się już wieczornych oparach. Królewicz, nie wiedząc, w którą stronę się udać, aby spotkać ludzi króla Bolesława, zaczął trwożnie rozglądać się wokół. Zadał wróg, by przywołać myśliwych, ale odpowiedzią było tylko echo. Daremnie ponawiał nawoływania. Dzień miał się ku końcowi. W puszczy robiło się coraz mroczniej. Zagubiony, utrudzony wielce i głodny królewicz zsiadł z konia, żeby wypocząć. Niespodziewanie rozwidniło się od potężnego blasku i przed młodzieńcem zjawił się anioł. Emeryk, zaskoczony ukazaniem się wysłannika niebios, przeżegnał się znakiem krzyża. Anioł przemówił: nie bój się, Emeryku. Jedź ze mną, a dotrzesz do ludzi, którzy udzielą ci pomocy. Tam jednak pozostaw to, co masz ze sobą najdroższego. Prowadzony przez przewodnika dotarł Emeryk wreszcie, już w całkowitej ciemności, do drewnianego klasztoru na szczycie góry. Anioł znikł tak samo nagle, jak się pojawił. Mnisi, których zaszczycił gość tak niezwykły, zaopiekowali się strudzonym przybyszem. Emeryk nie zapomniał o zaleceniu anioła otrzymanym w głuszy leśnej. Postanowił zostawić w skromnym klasztorze złoty relikwiarz darowany przez ojca. Po kilku dniach ponownie udał się na Łysą Górę, tym razem z biskupem krakowskim Lambertem, któremu przekazał ten cenny dar. Ruszyła procesja okolicznych mieszkańców i zakonników do modrzewiowej kaplicy wystawionej przez Dąbrówkę, gdzie biskup złożył relikwie, oddając je pod opiekę najstarszemu z zakonników. Bolesław Chrobry, ucieszony podarunkiem siostrzeńca, wybudował godny takiej relikwii kościół wraz z klasztorem. Sprowadził 12 benedyktynów z Monte Cassino i ofiarował im kilka pobliskich wiosek. Relikwiarz Emeryka do dzisiaj przechowywany jest w świątyni. Wzgórze, gdzie wznosiły się zabudowania klasztorne, nazwano Świętym Krzyżem, a góry wokół świętokrzyskimi. Na prośbę króla węgierskiego Władysława I i jego ojca króla Beli oraz nauczyciela Gerarda dnia 5 listopada 1083 roku został kanonizowany przez papieża Grzegorza VII wraz ze swoim ojcem Stefanem. Relikwie świętego Emeryka znajdują się w Melk, Passawie, w Wiedniu
i w dzisiejszym Esztergom na Węgrzech, dawniej Gran. W ikonografii przedstawiany jest jako młody mężczyzna w zbroi rycerskiej lub w stroju królewskim, najczęściej bez zarostu, z lilią, mieczem, herbem Węgier, w chwili, gdy objawia mu się Maryja z Dzieciątkiem Jezus. Na Węgrzech uchodzi za patrona młodzieży. Czcimy go 5 listopada. Módlmy się. Boże, tylko Ty jesteś święty i bez Ciebie nikt nie jest dobry. Spraw za wstawiennictwem świętego Emeryka, abyśmy prowadzili życie prawdziwie chrześcijańskie i mogli oglądać Twoją chwałę w niebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Christe eleison, Kyrie.